Publiczne udostępnienie nowych narzędzi sztucznej inteligencji wywołało falę zainteresowania na świecie, co ma wpływ prawie na każdą branżę. Czym jest ta nowa technologia, przełomowa technologia i co oznacza to dla przyszłości? Co to jest w ogóle ChatGPT? ChatGPT w świecie szkoleń korporacyjnych to wykorzystanie technologii stale rośnie, a ChatGPT jest jednym z najnowszych osiągnięć. Skrót od Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT to rodzaj technologii sztucznej inteligencji, czyli AI, który pozwala użytkownikom rozmawiać z maszynami w naturalny sposób. Został zaprojektowany tak, aby naśladować ludzką rozmowę, co czyni go indywidualnym narzędziem do szkoleń korporacyjnych czy też innych części. ChatGPT korzysta z systemu przetwarzania języka naturalnego, tak aby odpowiadać użytkownikowi w formie konwersacyjnej. Technologia jest w stanie zrozumieć kontekst i uczyć się na podstawie interakcji, co czyni ją wysoce elastyczną. To również zostanie pokazane w tym kursie. Jakie są niektóre przypadki użycia np. tej technologii? Im więcej ludzi bawi się nową technologią, tym szybciej zdajemy sobie sprawę, jak może to wszystko zmienić. Mam kilka przygotowanych przykładów. Obsługę klienta oparte na sztucznej inteligencji chatboty mogą zapewnić całodobową obsługę klienta, pomagając szybko i skutecznie odpowiadając na zapytania. Sprzedaż i marketing. Chatboty mogą pomóc w generowaniu potencjalnych klientów i kwalifikowaniu potencjalnych klientów i zawieraniu transakcji, prowadząc klientów przez proces zakupu. Edukacja. Chatboty mogą być wykorzystane do nauczania i odpowiadania na pytania uczniów w interaktywny i angażujący sposób. Opieka zdrowotna. Oparte na sztucznej inteligencji chatboty mogą udzielać spersonalizowanych porad medycznych i pomagać w diagnozowaniu problemów zdrowotnych. Może być też rekrutacja. Chatboty mogą pomóc zautomatyzować procesy rekrutacji. Podróże. Oparte na sztucznej inteligencji chatboty mogą pomóc podróżnym w rezerwacji lotów, hoteli czy tłumaczeniu in real time. Mamy też porady prawne, mamy też rozrywkę, bo mogą dostarczać spersonalizowane rekomendacje dotyczące filmów, muzyki czy też gier komputerowych. Może to również pisać pełne scenariusze do filmów, czy też na przykład programy dla programistów lub i teksty piosenek. To wszystko zostanie zaprezentowane w tym kursie. Mówiąc wprost, istnieje wiele przypadków użycia tej nowej technologii. W przeszłości niektóre dziedziny były postrzegane jako odporne na przyszłość, ze względu na poziom kreatywności, umiejętności lub wiedzy, które były potrzebne na danym stanowisku. Teraz, gdy wiedza jest łatwo i swobodnie dostępna, można ją udostępniać i przeszukiwać. Ludzie muszą ponownie przemyśleć, jak dodać nową wartość do organizacji. Czy powinniśmy się martwić? Mając to wszystko na uwadze, możesz pomyśleć, po co w ogóle podnosić umiejętności, jeśli komputer może to zrobić lepiej niż my? Wbrew temu, jak to może brzmieć, może to być ogromna szansa dla pracowników, bo trening będzie ważniejszy niż kiedykolwiek. Zamiast uczenia się na pamięć i publicznie korzystania z dostępnych badań, szkolenie prawdopodobnie zmieni się z nauczania, jak coś zrobić w firmie, na to, jak możemy znaleźć to, co chcemy zrobić w firmie i to, czego potrzebujemy. Kolejną rzeczą do rozważenia jest to, że technologia nie jest w stanie zastąpić umiejętności związanych z pracą fizyczną, umiejętnościami miękkimi, czy budowaniem i utrzymywaniem relacji. Tych umiejętności można się nauczyć, co oznacza, że nadal trzeba będzie się ich uczyć. Świat będzie się zmieniał. Nie panikuj. Technologia ChatGPT raczej nie zastąpi pracy ludzi, chociaż jest potężnym narzędziem do automatyzacji rozmów, programowania czy generowania np. tekstów. Wciąż jest to dalekie od możliwości zastąpienia kreatywnych i interpersonalnych umiejętności ludzi. Technologia GPT najlepiej nadaje się do rozszerzenia zadań, a nie ich zastępowania. Jeśli zostanie przyjęta i wykorzystana we właściwy sposób, może dać ludziom więcej czasu na skupienie się na zadaniach o wyższej wartości, które wymagają większej kreatywności i rozwiązywania problemów.